Zakończyła się właśnie trwająca od 2022 roku przebudowa filii nr 5 Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Owieśnie. W poniedziałek 25 marca w obecności zaproszonych gości dokonano uroczystego otwarcia. Rycerska filia biblioteki we wsi Okrągłego Zamku, bo taką nazwę nosi obiekt, pełnić będzie również funkcję Centrum Kultury. Jednak marzenia się spełniają, jak widać. Z naszej miejscowości jest to jedyne miejsce kultury. Nie mam ani szkoła, ani przedszkola. Tutaj się jednak te życie kulturalne dzieje, tak? Działo przede wszystkim w tej maleńkiej biblioteczce. Teraz mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej. Także warto wierzyć w marzenia, realizować je i mamy tutaj taki efekt, jak widać. Na pewno mieszkańcy już, pomimo tego, że jeszcze jesteśmy przed otwarciem, zaglądali, jakie są reakcje? Oczywiście, cały czas, przez ten czas realizacji tego projektu, nawet jak były remonty, takie też starali się zaglądać i są zachwyceni efektem końcowym. Chodząc, nie wiedzą, gdzie są. Muszę im tłumaczyć, gdzie był sklep, gdzie były mieszkania, no i gdzie była nasza biblioteka, ta stara. Wreszcie możemy oddać czytelnikom, mieszkańcom Owiesna, ich bibliotekę, którą zabraliśmy im troszkę na dłuższy okres czasu. Ale wracamy do siebie, do nowych, wyremontowanych, świeżych, czystych, pięknych pomieszczeń i miejmy nadzieję, że teraz wszyscy będą chętnie odwiedzać i korzystać z tego, co tutaj zostało przygotowane. Tak, to zawsze mówimy, uważajcie na o czym się marzy, bo te marzenia mogą się spełnić. No tutaj nie musieliśmy uważać, tak? To było kolejne podejście, jeśli dobrze pamiętam, trzecie, aby dokonać właśnie modernizacji obiektów, które z jednej strony przede wszystkim mają służyć mieszkańcom, tak? Muszą mieć zdecydowanie szerszą ofertę, no a również obowiązek nas jako gmin, tak ciągle będę to powtarzał, bo jestem również w tym parlamentarnym zespole samorządowym, jest taki, aby te obiekty były dostępne od strony takiej, której mogą korzystać wszyscy bez żadnych wykluczeń niepełnosprawnościowych i tak dalej. Więc to się spełniło, bardzo się z tego cieszę, a to, że w ogóle sam pomysł nawiązania do wsi tematycznej, Owiesno, wieś Okrągłego Zamku, sala rycerska obok i całe te ogrody. Tak by na myśl mi pewien taki cytat, który też zawarłem w książce, będę chciał ją przekazać tutaj w bibliotece, że człowiekowi do szczęścia potrzeba ogrodu i biblioteki. Coś w tym chyba jest, tak? My powinniśmy właśnie korzystać z dobrodziejstwa przyrody, cieszyć się tym, wyciszać się w takich miejscach, a kolejne miejsce do wyciszenia to nic piękniejszego jak biblioteka i tak piękna biblioteka. Dla Owiesna to jest naprawdę spełnienie marzeń, ponieważ jest to jedna z aktywniejszych wsi działających na terenie gminy. Owiesno realizuje ofertę wsi tematycznej, jest to, jak wiemy, wieś Okrągłego Zamku. I oni tutaj naprawdę dla wielu grup społecznych, dla wielu grup wiekowych, tak, realizują różne fajne działania i ta przestrzeń nowa, która powstała, ona naprawdę tutaj się przyda. Ten obiekt nie będzie miał tylko funkcji biblioteki, czyli funkcja książki, funkcja czytelnictwo, ale również działania z obszaru kultury i w tym również oczywiście działania tutaj lokalnej społeczności w obszarze wdrażania tej oferty wioski tematycznej. Na dzisiejszej uroczystości otwarcia nie zabraknie bardzo ciekawych elementów. Będziemy dzisiaj gościć panią Joannę Lamparską, która, że znajdujemy się we wsi Okrągłego Zamku, opowie nam o zamkach na terenie Dolnego Śląska. Bo jest to jedna z trzech miejscowości w ogóle w Europie, w której mamy Okrągły Zamek, czyli Zamek Owiesno, tą wieś się tak nazywa teraz, wieś Okrągłego Zamku. On ma średnicę 30 metrów kwadratowych i jest to wyjątkowa budowla, no szczególnie jak podniesiemy drona i zobaczymy ją z daleka. Ostatnio udało mi się dotrzeć, zrobiłam kwerendę 2100 materiałów przywiozłam z Warszawy, z której wynika, że również tutaj i działały brygady trofiejne radzieckie i szukano różnych dzieł sztuki zaraz po wojnie. No i że ta miejscowość ma jeszcze mnóstwo swoich fajnych historii, nie mówiąc o tym, że jak wynika z badań naukowych, prawdopodobnie mógł tu znajdować się maluteńki grudek templariuszy. Poza historią mamy dziś namacalny element teraźniejszości, czyli piękny budynek. Miała Pani okazję już zwiedzić nową bibliotekę? Widziałam już, jest cudowna absolutnie i ja się tak strasznie cieszę, że biblioteki wracają do łask, bo był taki moment, kiedy zapomnieliśmy o czytaniu, a dla mnie nie ma nic fajniejszego niż wyciągnięcie sobie książki i po prostu ten szelest papieru, także bardzo, bardzo się cieszę. Trzymamy kciuki za realizację nowych pomysłów i życzymy wielu zadowolonych czytelników.